Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan Gęza, serwis testowy Media Tester. W dniu dzisiejszym pokażę Wam w tym poradniku, w jaki sposób skonfigurować Dual SIM, to znaczy dokładnie chodzi o Aero 2 w drugim porcie, tak żeby nasz smartfon podczas łączenia internetu korzystał właśnie z Aero 2. Po pierwsze musimy oczywiście wsadzić dwie karty z tyłu urządzenia. W pierwszym porcie mam akurat tutaj T-Mobile, a w drugim Aero 2. Jeżeli chcemy skonfigurować sobie internet, aby działał nam po włączeniu internetu za pomocą ikonki dane komórkowe właśnie z drugiej karty SIM, czyli z Aero 2, jak widzicie mamy dwie, musimy wejść w ustawienia, następnie przejść do zakładki głównej połączenia sieciowe, tak jak tu widzicie, następnie musimy wejść tutaj do więcej sieci i tutaj wejść w sieci komórkowe, następnie zobaczcie, w SIM 1 mam T-Mobile'a, w SIM 2 mam kartę Aero. Tylko w jednej karcie możemy użytkować sobie internetu 3G. W związku z tym ja mam w dwójce internet, znaczy kartę internetową Aero, więc muszę sobie tu zmienić na WCDMA. Tak, informuje nas, że nie może w dwóch korzystać z 3G jednocześnie, znaczy się OK. OK. Tak więc druga karta będzie naszą kartą internetową i tak też sobie wsadziliśmy te karty. Dane pakietowe oczywiście muszą być włączone, ale zanim to zrobimy, musimy sobie w nazwa punktów dostępów, musimy sobie tutaj ustawić w SIM 2, czyli w naszej karcie Aero, nowy punkt dostępu. Klikamy dodaj. Nazwę możemy wpisać tak naprawdę co sobie tylko chcemy, czyli na przykład Aero 2, to jest nieistotne. Ale najistotniejsze jest tylko i wyłącznie tu APN, czyli nazwa APN, czyli punktu dostępu, wpisać darmowy, małymi literami. Tak, tu widzicie, darmowy. OK. W tym momencie punkt, już nic więcej nie ustawiamy, zostawiamy tak, jak tu jest. Klikamy trzy kropki, zapisz. W tym momencie mamy już punkt dostępu gotowy. Jeżeli jeszcze, jak widzicie, u góry w pasku nie mamy włączonego internetu, bo już mielibyśmy za niedługo zaraz ikonkę HSPA albo coś w tym stylu, więc klikamy sobie zaznacz. W tym momencie z tego punktu dostępu będzie korzystała nasza karta. OK, stąd możemy sobie już wyjść, czyli wstecz, i włączamy sobie dane pakietowe. Włączenie tutaj danych pakietowych spowoduje uruchomienie się zaraz, o, już widzicie, 3G, czyli połączenia internetowego z naszą kartą Aero 2. Utworzenie tego punktu dostępu, który przed chwilą tworzyliśmy, jest wymagane, bez tego internet się nie włączy. Jak już widzicie, jest HSPA+, HSPA, dobrze mówię? Tak, dokładnie. I internet już sobie pracuje w 3G. W związku z tym teraz możemy to przetestować. Nie mamy Wi-Fi ani niczego innego włączonego. Włączmy sobie internet. Pierwsza strona, która się nam pokaże, będzie to strona logowania się do sieci Aero 2. W związku z tym, jak widzicie, powiększmy sobie. I już mamy komunikat, aby odblokować bezpłatny dostęp do internetu. Musimy kliknąć tutaj. Klikamy. Musimy wpisać ten kod, który tutaj jest. Czyli taki nieczytelny. Ja tu rozczytuję. 3. Małe Q. 3, 2. 5. D. G, V i klikamy sobie sprawdź. Odpowiedź prawidłowa, rozłącz i ponownie połącz się z internetem. Czyli musimy przeciągnąć pasek z góry na dół, tutaj zejść i tu jest dane komórkowe. Rozłączyć się i w tym momencie połączyć je jeszcze raz. I od tego momentu przez około godzinę internet będzie działał prawidłowo. Zobaczcie. Przejdźmy sobie na dowolną stronę. onet.pl na przykład. I jak widzicie, już nam internet działa. Szybko, sprawnie. I bez problemu. Tak więc tak wygląda konfiguracja. Jeżeli oczywiście już chcemy przestać korzystać z internetu i oszczędzać oczywiście baterię, to kliknijmy tu dane komórkowe, żeby wyłączyć dostęp
do internetu, zniknie u góry ikonka połączenia ASP albo 3G i nie będziemy zużywać niepotrzebnie baterii. Ok, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału Media Tester na YouTube oraz polubienia naszego kanału, naszego profilu mediatester.pl na Facebooku. Trzymajcie się, pozdrawiam.